Skradasz się, kochanie? Nie? W ogóle? Rany boskie, nic się nie musisz skradać. Okej. Coś tu mamy do zabicia. Pozabijajmy za tym. A kiedy dokończę Wiedźmina? No nie wiem, mam nadzieję, że teraz, w przyszłym tygodniu zacznę nagrywać, ale to naprawdę jest nic pewnego, ale... Ale wiem, że to jest ważne dla wielu osób i... Pytanie, czy uda mi się jakby zorientować, na czym skończyłem i co robić dalej. To jest trudniejsza sprawa. Pyrcik, czy wysyłając intro na ten kontakt rok się dostaje odpowiedź? Wiesz co, ja nie wiem, bo to Adam tym zarządza. I to on podejmuje decyzję i... To jego musisz pytać. Najlepiej pytać, wysyłając właśnie pytanie na kontakt rok, nie? Czy się dostaje odpowiedź? Prawdopodobnie nie, bo on dostaje tak dużo tych materiałów, że nie jest w stanie odpowiadać na wszystkie. A prawdopodobnie gdzieś tam 10% jest użytych. Bo ludzie robią bardzo dużo. Często słabej jakości. Często bardzo słabej jakości, no. Co tu dużo gadać. Okay. Dobra. Co ja sądzę o Splinter Cell Blacklist? Niewiele. Nie miałem okazji w to pograć, niestety. Bo mi Uplay nie działa na tym komputerze, na którym gram. I nic nie mogę zrobić, próbowałem wszystkiego już. Raczek Michele, Raczek, wiesz co? Tak, tak, masz rację. GTX 780 Ti, tak, taką ma końcówkę, to jest bardzo dobra karta i to właśnie z niej będę korzystał w tym nowym sprzęcie. Jakby wyglądało moje życie, gdybym nie był youtuberem i streamerem? No
nie wiem, szczerze mówiąc. To jest coś, co kocham robić i pewnie bym znalazł sobie coś innego, co kocham robić. Ale, nie, no nie wiem, nie wiem. Czy będę robił Top Gear 2013? Tak, tak, Żuber, będę robił, będę. Właściwie powinienem już to robić. Ale leniwy się ostatnio zrobiłem. GTX 660 to też jest bardzo dobra karta. Ja w tej chwili używam GTX właśnie z tej serii 600. Nie wiem, czy 660 czy 680, ale 600 też są bardzo dobre. Pytasz mnie o Blue Yeti, jak to jest, że na live'ach jest tak blisko, a na innych nagraniach go nie widać. A to dlatego, że na live'ach korzystam właśnie z Blue Yeti. Natomiast na innych nagraniach korzystam z mikrofonu kamery tego. Jak sobie wejdziesz na mój sprzęt na Jaroku, to tam znajdziesz dokładną specyfikację tego mikrofonu. Po prostu jest wygodniej z tego mikrofonu korzystać, tego przy kamerze. Bo tutaj to jednak poziom głosu się... Coś mnie gryzie. Ale nie wiem gdzie. Poziom głosu się zmienia w zależności od tego, jak daleko jestem od mikrofonu. I o ile nie przeszkadza mi to w ogóle na live'ach, no bo tu wiadomo, że trzeba wiedzieć, że jakość nigdy nie będzie taka dobra. No to na filmach na YouTubie to już bardzo dbam o tą jakość i muszę wykorzystać taki mikrofon, który zapewni niezmienną jakość, niezależnie od tego, jak daleko jestem od mikrofonu i w którą stronę jestem pochylony. Dlatego tam używam mikrofonu kamery. Czy zamierzasz kontynuować serię Ja, kamera i ja? Pewnie o tą ci chodzi. No chciałbym, tylko to dużo pracy jest i... Dobra. To, co ja teraz robię, to chodzę i poluję na skórki, niż jakoś questy robię. Ale jedno i drugie przy okazji. Okej. Okay. Z jakim opóźnieniem pojawiają się u mnie pytania z czatu? Z żadnym. To są w czasie rzeczywistym. Natomiast moje odpowiedzi pojawiają się u was gdzieś z opóźnieniem, które wynosi 10 sekund do 30, do 40 nawet, w zależności od tego... No każdy ma tutaj troszkę inaczej. Jaką grę najlepiej wspominam z młodzieńczych lat? Cholera. Dungeon Master.
No taki klasyczny, hardkorowy, staroszkolny RPG. Jaki jest fenomen tej gry? No, cholera, no. To jest strasznie trudne pytanie. Równie dobrze mogłeś zapytać, o co chodzi w miłości, no. Sz cholera wie. Ile jadam posiłków dziennie? No niestety 3. Powinno się jadać 5. No. Nie mam czasu na to wszystko. Żeby grać na Ultra w Battlefielda 4, znaczy Battlefielda 4, wystarczy chyba GTX 600... Wow, ale pająk. GTX 680. Ale też dużo zależy od szybkości dysku twardego, od procesora, także... Fajny hełm mi się trafił. Niespecjalnie. Ten, co mam, jest fajny. No dobra, na czym to ja ten tego skończyłem? Tutaj. Chciałbyś przejść myszką z jednego monitora głównego na drugi bez potrzeby minimalizowania aplikacji na tym pierwszym. To nie jest taka prosta sprawa. To nie jest taka prosta sprawa. Żeby uzyskać ten efekt, prawdę powiedziawszy, to ja wykorzystuję dwa komputery. Po prostu na jednym monitorze mam obraz z jednego, na drugim z pierwszego, tyle że używam po prostu dwóch myszek. Ale wiem, że jest oprogramowanie, które potrafi przenosić myszkę wirtualnie między jednym komputerem a drugim. Ale to sam nie używam, więc nie wiem. Jakim cudem komputer ci się przygrzewa przy Battlefield 3, a przy Battlefield 4 nie? Battlefield 4 jest lepiej zoptymalizowany. Jeżeli masz sprzęt, który obsługuje jedną i drugą grę, to Battlefield 4 będzie ci chodził lepiej. Jest ciekawostka spora. Czy ja słyszałem o człowieku, który wbił w WoWie 80 poziom na... w wiosce Pandarenów? No, prawdę powiedziawszy, nie słyszałem i szczerze mówiąc, to mnie tak nie wzbudza mojego ogromnego zainteresowania tego typu działalność. Radeony są lepsze do Battlefielda? Oj nie, nie. Nie ma bata nawet. Wiesz co? Pytasz mnie eltax.pl o te serwery prywatne i dlaczego tam się dzieje wolniej. Wiesz co, no ja szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia. Ja nigdy nie grałem na prywatnych serwerach. Nie mam porównania, nie mam porównania.
Nie, Battlefield 4 nie był optymalizowany pod Radeony. Taka oficjalna jest... wiecie co? Tak się oficjalnie mówi, bo Electronic Arts współpracuje z Radeonem. Albo Electronic Arts, albo DICE. Ale prawda jest taka, że w studiu DICE pracują po prostu inżynierowie NVIDII. I oni jakby ściśle współpracują z deweloperami. Ale zresztą ja nie znam się tak szczerze mówiąc na tych wszystkich. Nie cytujcie mnie. Prawdopodobnie każda firma, która produkuje karty, ma swoją własną opinię na temat tego, pod jaką kartę została gra zoptymalizowana. Ja bym szczerze mówiąc specjalnie bym się na ten temat nie rozwodził, no bo skąd wiadomo, że jakaś gra została zoptymalizowana lepiej na jakąś kartę? No stąd, że ktoś tak powiedział. A czemu ten ktoś tak powiedział? No może mieć tysiące różnych powodów. Począwszy od umów między korporacjami, a skończywszy na jakiejś tam własnej sympatii, więc naprawdę. To jest jak w polityce. W każdej gazecie przeczytacie coś innego. Podnoś się. Nic nie chcę podnieść. Czemu opowiadam? Znaczy skąd jakby te moja wiedza wynika? No ja mam... Miałem przyjemność parę razy uczestniczyć w spotkaniach z ludźmi z NVIDII, z takimi ludźmi naprawdę z samej firmy bezpośrednio i którzy uczestniczą w tym procesie produkcji, którzy są po prostu znaczącymi osobami tam i doskonale rozumieją mechanizmy, które stoją za produkcją kart, gier i tak dalej, i tak dalej. Ale oni też mogą mieć, ich opinia też może być raczej... ich opinia też może być... Nie do końca prawdziwa, oni też chcieliby wierzyć w to, co im bardziej pasuje, więc ja to wszystko biorę pod uwagę. Natomiast źródła moich informacji są bardzo, bardzo bliskie temu, co się faktycznie dzieje w takich firmach, więc przypuszczam, że na ten temat mam więcej wiedzy niż większość ludzi, którzy tam przeczytali coś w serwisach internetowych, które też podlegają pewnym manipulacjom, więc... Ale jak mówię, to... Człowiek tak naprawdę trzeba by przeprowadzić bardzo dokładne testy, ale to też musieliby przeprowadzić ludzie niezależni, którzy... No... Takie rzeczy. Praktycznie na tym świecie nie ma wiedzy, która byłaby stuprocentowo pewna. Jeżeli ktoś jest stuprocentowo pewny swoich poglądów, to... bardzo często przez to dostaje bana na czacie. No, tak, to się zgadza. Osoba, która jest związana z NVIDIĄ, to będzie chwaliła NVIDIĄ, ta, która jest związana z Radeonem, będzie chwaliła Radeona, nie? Znaczy, jakby dosyć zasadnicza różnica między Radeonem a NVIDIĄ polega na tym, że Radeon robi karty pod konsolę i to obie konsole nowej generacji chodzą na podzespołach Radeona. I jakby im nie zależy tak bardzo na rozwoju rynku PC, jak zależy NVIDII. Bo dla NVIDII jako firmie, która produkuje sprzęt i karty graficzne, rozwój peceta jest jakby podstawą działalności. Więc oni mają dużo większe ciśnienia, by gry optymalizować żeby te gry chodziły jak najlepiej na pecetach.
Natomiast Radeon w ogóle nie ma takich ciśnień. Bo i po co? Ale to tak tylko na chłopski rozum mówię, bo to też są teorie jakby... niekoniecznie prawdziwe, nie? Wreszcie jakiś pierścionek. Co to jest na górze mojego monitora? Czekaj. Nie wiem, o co ci może chodzić, szczerze mówiąc. Bo mojego monitora nie widzisz, więc... nie wiem, może ci chodzić o to? O to? To jest lampka do czytania. Czym się różni zwykły seans 3D od seansu VIP? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdy nie byłem na czymś takim jak seans VIP. Nie mam pojęcia, z czym to się może wiązać. Przypuszczam, że jeżeli tam nie chodzą roznegliżowane te... jak to się mówi? No, w sensie takim... nie, to się nie opłaca raczej, ten interes. Jak ja robię, że mam tak dużo miejsca na skille, to jest addon. Addon, czyli taki... powiedzmy fanowski dodatek do gry, który jest przez Blizzarda dozwolony. Który zmienia interfejs użytkownika. Jaka jest różnica między kanałem ROG a YaROG? Na kanale ROG ja streamuję. Natomiast na kanale YaROG streamują różni ludzie, którzy potem... znaczy to jest coś w rodzaju jakby konkursu albo... znaczy może nie nazwałbym tego konkursem, ale... Na YaROGu streamują ludzie, którzy mogą być potem przyjęci na stałe do listy streamerów. O, tak. Chodzi o to, żeby znaleźć osoby, które fajnie streamują, które mają coś ciekawego do powiedzenia, do pokazania. I jakby w ramach takich testów streamują właśnie na YaROGu. Czy myślę, że będzie, czy będzie Battlefield 5? No na pewno będzie. To jest dosyć dobra marka. Jeszcze na razie się nie udało jej spierdzielić elektronikom, chociaż szczerze mówiąc to są na dobrej drodze. Ale raczej jeszcze nie teraz. Czy przetestuję konsolę Nvidia Shield? Tak, przetestuję. Prawdę powiedziawszy, to się nie mogę. Ja już dawno chciałem, prosiłem Nvidia o tą konsolę, żeby mi podesłali jakąś.
Ale się nie mogę doprosić, kurde, bo oni nie chcą jakby promować tej konsoli. To jest też... Ja chcę ją pokazać ze względów technicznych, jako ciekawostkę. Natomiast Nvidia, i to jest zrozumiałe, odbiera każdą możliwość pokazania jakiegoś produktu gdzieś na kanale YouTube czy gdziekolwiek, indziej, jako formę promocji. I oni są bardzo przeciwni, by promować produkt, który w kraju, w którym jeszcze nie jest dostępny. Ja bym to chciał pokazać jako ciekawostkę techniczną i... Chyba będę musiał sam kupić dziś ze Stanów, sprowadzić, czy tam, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, o ile już jest. No to jest fajne narzędzie do pokazywania wielu rzeczy. Chociażby do pokazywania gier mobilnych także, na platformy mobilne. To muszę coś tutaj... No dobra. Wchodźmy do środka. Co zrobić, jak Battlefield 4 nie działa, a komputer spełnia wymagania? Może być milion powodów, dla których Battlefield 4 nie działa, więc nie ma szans w ogóle odpowiedzieć na to pytanie. Jak reaguje na to, że duża liczba polskich YouTuberów nagrywa albo LoL'a, albo Minecrafta? Ludzie nagrywają te rzeczy, które interesują widzów, więc... Spoko, spoko. Jest... Ja sam bym chętnie ponagrywał LoL'a, gdybym umiał grać. Chętnie bym też ponagrywał Minecrafta, szczerze mówiąc. I coraz częściej o tym myślę ze względu na mojego syna, który bardzo mnie prosi, żebym coś nagrał. Ale raczej nie będę tego wrzucał na główny kanał YouTube'a. Na moim głównym kanale się zajmuję czymś innym niż Minecraftem i... Szczerze mówiąc, to jestem nawet z tego zadowolony. Że u mnie nie ma Minecrafta. Jakby... Udało mi się jakąś pozycję osiągnąć bez używania Minecrafta. Praktycznie w ogóle, bo tam kill-offem i książką to zupełnie o co innego chodziło. I jestem trochę z tego dumny, nie chciałbym tego zmarnować teraz, wrzucając jakieś tam filmy z Minecrafta na kanał. Ale nie mam nic przeciwko grze, to jest raczej taki... No wiecie, Minecraft jest trochę jak disco polo, to znaczy można to robić dobrze, można to robić źle. Tylko to jest takie popularne, że bardzo ułatwia życie. Jest to troszkę chodzenie na łatwiznę, no. Czy ja grałem w Dota 2? No nie, nie bardzo, nie bardzo, nie. Czy ja słyszałem o Oculus Rift? Tak, słyszałem i nawet miałem okazję potestować Oculus Rift. Ale jakoś fanem nie jestem, szczerze mówiąc. Jestem strasznie staromodnym graczem. Średnio mi się widzi gra w okularach, tym bardziej, że to strasznie trudno pokazać potem na YouTubie. Jakby dla mnie gry mają znaczenie, bo są fajne, bo mi sprawiają dużo przyjemności, ale też są dla mnie niezwykle ważne, bym mógł je pokazywać. A korzystając z Oculusa, to raczej nie pokażę. Poza tym, no jakość pozostawia bardzo wiele do życzenia. Żeby Oculus osiągnął taką jakość gameplayu jak współczesne komputery, no to musi być dużo potężniejszy. Nie, no to jest... Nie wiem, czy taki model grania w ogóle jest finansowo możliwy do zrealizowania.
Jednak standardowe stanowisko komputerowe chyba będzie mocno się trzymało na topie przez długie lata. Czemu ja wyglądam jak Chińczyk, jak patrzę do kamery? Nie mam pojęcia, sprawdzę w nagraniach. Może jakieś geny się ten chińskie odzywają, ale wątpię, chyba nie mam żadnych.